Jesteśmy na gorąco po zakończeniu spotkania 12 kolejki, w którym MKS Przasnysz zremisował bezbramkowo z Mszczonowianką Mszczonów. Tutaj facet, który też mocno się przyczynił, że bramek nie było w tym spotkaniu, Michał Subczyński. Michał, na wstępie główne pytanie, jak się czujesz, bo mocno poturbowany w tej drugiej połowie? No, trochę zostałem poturbowany, nie powiem, że nie, ale ogólnie mi się wydaje, że mecz na plus. Moim zdaniem byliśmy lepsi od Mszczonowa. Mieliśmy więcej sytuacji bramkowych, dla mnie powinniśmy zdobyć tutaj 3 punkty. Tak sobie dywagowałem właśnie przed startem tego spotkania, że myślę, że ten punkcik być może wy byście byli bardziej przed startem tej kolejki zadowoleni. Natomiast tak jak powiedziałeś, z przebiegu tego starcia możecie żałować, zwłaszcza w sytuacji w końcówce, gdzie tutaj no, Tomek Kamiński trafił słupek, a to powinno siadać i powinno być co najmniej 1-0 dla was. No właśnie, bardzo szkoda, ale to pokazuje, jak ta liga jest wyrównana i na przykład tak jak my, MKS Przasnysz, który mamy 10 miejsce, przyjeżdżam Mszczonów i nie, w ogóle nie gramy, jakby nie mamy, jakby to powiedzieć, żadnych... Nie macie kompleksu przed nie rywalami. Nie mamy kompleksu, widzimy, tak. że nawet też właśnie jeśli chodzi o to, też mi się tak wydaje, że wam się troszeczkę tak luźniej gra z tymi mocniejszymi rywalami, tak. Bo z drużynami z tej dolnej części tabeli napinacie się bardzo mocno na to, że musicie wygrać. Natomiast tutaj, teoretycznie, gdzie większy ten ciężar mentalny jest na rywalach, wam też się gra zdecydowanie łatwiej i to też było widać w tym spotkaniu. Też tak myślę. Moim zdaniem dzisiaj Mszczonów, no, jak widziałem wcześniejsze mecze, dzisiaj, jakby to powiedzieć... Spodziewałeś się więcej. Tak, spodziewałem się więcej, ale zabraliśmy im wszystkie atuty. Dzięki trenerowi właśnie trenowaliśmy ustawienie, przesuwanie, cały czas agresywnie. Powtarzaliśmy sobie w szatni przed samym meczem, że nie może nam zabraknąć walki. Moim zdaniem dzisiaj walka była, każdy dawał siebie 110% i to pokazuje jaki wynik. Szkoda, że nie 3 punkty, ale punkt szanujemy rywala i dziękujemy za wszystko. Michał, teraz starcie z Makowianką. No i trzeba powiedzieć, że po prostu musicie zaprezentować to, co dzisiaj pokazaliście w starciu z Mszczonowianką, bo teoretycznie rywal klasę niżej, jeśli chodzi o Mszczonów w tym momencie. No i też trzeba powiedzieć, że jeśli zagracie to, co dzisiaj, powinno być też zdecydowanie lepiej. Być może właśnie te 3 punkty pojawią się na koncie. Właśnie tak, ale z drugiej strony to są derby. Derby rządzą się swoimi prawami. Z tego co wiem, Maków jest bardzo napięty na nas. Będzie bardzo ciężki mecz jeszcze na terenie rywala. Z tego co pamiętam chyba. Tak, tak, tak. To będzie ciężki mecz i moim zdaniem, no, szykuje się bitwa. Szykuje się bitwa. No i my też oczywiście będziemy bardzo mocno śledzili to spotkanie. Michał, dzięki wielkie za rozmowę. Gratulacje. Dzięki bardzo. Michał Subczyński. I do części Przasnysz ubywajcie. Zapraszamy. Jak tylko będzie okazja. Dobra, dziękuję. To znać. Dobra, dobra.